A więc, w tym filmie przedstawię Ci 11 sposobów, jak opanować samokontrolę i stać się bardziej zdyscyplinowaną osobą. A więc jeśli zmagasz się z prokrastynacją, zmagasz się z lenistwem, czujesz, że stać Cię na dużo więcej, ale po prostu nie jesteś w stanie wydobyć z siebie tego pełnego potencjału, to obejrzyj ten filmik do końca, a przestaniesz zmagać się z tym problemem już na zawsze. Ale kim ja w ogóle jestem i dlaczego w ogóle miałbyś mnie słuchać? Ja mam na imię Kasper i w przeciągu ostatniego roku udało mi się pomóc tysiącom młodych chłopaków odmienić ich życie na lepsze. To nie jest moje zdanie, tylko ich. A więc jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego grona i również ulepszyć swoje życie, to zostaw suba, a będzie to win dla nas obu. Pamiętam, że przez większość swojego życia byłem naprawdę leniwą osobą. Wielokrotnie miałem tak, że miałem zastrzyk motywacji, aby coś zacząć, jak na przykład trenowanie, ale nigdy nie potrafiłem się zdyscyplinować do tego, aby robić to regularnie. Potrafiłem czasami nawet trenować tydzień regularnie, ale kiedy zaczęły pojawiać się bóle mięśniowe, to ja zaczynałem tracić motywację i wracałem z powrotem do swojego starego lifestyle'u, gdzie większość swojego dnia spędzałem tylko przed kompem i nic nie robiłem poza graniem w gry komputerowe. Przez co, jak zapewne się domyślasz, nie byłem zbyt zadowolony ze swojego życia. Miałem sylwetkę skinny fat, przez co nienawidziłem tego, jak wyglądałem. Przez moje złe nawyki, jak na przykład właśnie gry komputerowe, czy też pornografia i masturbacja, moje zdrowie psychiczne było na naprawdę niskim poziomie. A więc ogólnie moje życie nie było najlepsze. I pamiętam to uczucie, jak bardzo sfrustrowany byłem. Jak bardzo sfrustrowany byłem tym, że widziałem tych wszystkich ludzi wokół mnie, którym udawało się odnosić jakieś sukcesy, a ja wciąż stałem w tym samym miejscu i po prostu nie potrafiłem wydusić z siebie tej motywacji do tego, żeby coś w końcu osiągnąć. Pamiętam, jak sfrustrowany byłem tym, że pomimo tylu prób, ja wciąż nie byłem w stanie osiągnąć tego, co chciałem osiągnąć. I nie byłem w stanie osiągnąć żadnej z tych rzeczy, ponieważ brakowało mi do tego dyscypliny. Widzisz, w branży rozwoju osobistego wyrobiło się to powiedzonko, że motywacja nie istnieje. Aczkolwiek nie jest to do końca prawda. Motywacja istnieje. To ona właśnie popycha nas do rozwoju. To ona właśnie jest katalizatorem całego progresu. Ale niestety, motywacja, jak każda inna emocja, przemija. I to właśnie wtedy nadchodzi moment, kiedy tylko nieliczni są w stanie osiągnąć swój wymarzony sukces, a cała reszta odpuszcza. A więc, co odróżnia w tej sytuacji przegranych od wygranych? To, że wygrani opanowali umiejętność samodyscypliny. Bo widzisz, ty nie zawsze będziesz mieć motywację do tego, żeby coś zrobić. Żeby iść pracować, żeby iść na trening. I to właśnie wtedy musisz użyć swojej umiejętności samodyscypliny, aby zrobić to, co tak czy siak musisz zrobić, aby osiągnąć ten cel, który chcesz osiągnąć. Niezależnie od tego, czy masz motywację, czy nie. Bo to jest właśnie nasze zadanie jako mężczyzn. Zrobić to, co trzeba zrobić, niezależnie od tego, czy nam się chce to zrobić, czy nam się nie chce tego zrobić. Dlatego właśnie, jeśli chcesz stać się prawdziwym, silnym oraz wolnym mężczyzną, to musisz opanować umiejętność samodyscypliny. Bo jeśli tego nie dokonasz, to nigdy nie będziesz w stanie osiągnąć niczego znaczącego w swoim życiu. A więc dobra, teraz już wiemy, co to samodyscyplina oraz jak ona działa. A więc, jak podnieść swoją umiejętność samodyscypliny? Jak stać się tą zdyscyplinowaną osobą? A więc, po pierwsze, pozbądź się swojego ego. Jeśli oglądasz ten film, to najprawdopodobniej masz całkiem spore ego i myślisz, że jesteś w stanie dokonać więcej niż w rzeczywistości jesteś w stanie dokonać. I jest to błąd, który również ja popełniałem w przeszłości. Zawsze przeceniałem swoje prawdziwe możliwości. Zamiast powoli zacząć z jakąś daną rzeczą, jak na przykład trenowaniem i zacząć sobie od delikatnych treningów, które robiłbym regularnie, ja wolałem iść na całego, robić hardkorowe treningi przez tydzień, po czym odpuszczać, bo robiło się po prostu zbyt ciężko. A więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jeśli chcesz stać się bardziej zdyscyplinowaną osobą, to przede wszystkim musisz pozbyć się swojego ego i zacząć od najmniejszych możliwych kroczków. Jeśli chcesz zacząć trenować, nie zaczynaj od 8-godzinnego treningu łap, ryja, piany, tylko zacznij sobie od na przykład robienia 30-minutowego treningu codziennie. Tak, abyś był w stanie po prostu robić go regularnie. Nam tutaj zależy bardziej na regularności, niżeli intensywności. Masz całe swoje życie na to, żeby wyrobić sobie tą intensywność. Na początku najważniejszym krokiem jest, abyś ty po prostu stał się regularny. Aby ta rzecz, którą chcesz prowadzić do swojego życia, jakiś nowy nawyk, jak na przykład trenowanie, stało się po prostu twoim nawykiem. Widzisz, umiejętność dyscypliny to umiejętność jak każda inna. I ją również można opanować. Aczkolwiek trzeba właśnie zacząć od małych kroczków. Dlatego pozbądź się swojego ego, nie przeceniaj swoich możliwości, bo zaufaj mi, nie jesteś tak dobry, jak myślisz, że jesteś. Gdybyś był tak dobry, jak myślisz, że jesteś, to nie oglądałbyś teraz tego filmu. I zacznij od tej tak zwanej najmniejszej skutecznej dawki. I z czasem po prostu utrudniaj sobie cały ten proces, dodając troszkę więcej, troszkę więcej, troszkę więcej. A więc, na przykład, jeśli chcesz zacząć medytować, to nie zaczynaj od 30 minut dziennie medytacji, bo nie będziesz w stanie tego dokonać.
Po 3 minutach najprawdopodobniej wyłącz telefon i pójdziesz coś innego robić. Albo wyjdziesz na Instagrama. A więc zamiast tego zacznij od tylko 3 minut dziennie. 3 minut dziennie. Następny tygodniu zrób sobie 5 minut. Potem za 2 tygodnie zrób sobie 10 minut. I tak dalej, aż dojdziesz do takiego etapu, który po prostu będzie Cię satysfakcjonował. Praktycznym krokiem, jaki możesz podjąć w tej części poradnika, to zastanów się nad tym, jaki jest jeden nawyk, którego cały czas unikasz, który chcesz prowadzić do swojego życia, który mógłbyś prowadzić do swojego życia teraz. Zastanów się nad tym i zrób go już dzisiaj. Nie pojutrze, nie za tydzień, dziś. A jak go dziś nie zrobisz, to jesteś frajer. Bo obaj dobrze wiemy, że jeżeli nie zrobisz tego dzisiaj, to nigdy tego nie zrobisz. Dlatego przestań odkładać to wszystko na później i zrób go już dziś. I znajdź również jeden zły nawyk, którego chciałeś się pozbyć ze swojego życia od jakiegoś czasu i również się go pozbądź. Również chcę, abyś sobie uświadomił, że to, jak wygląda twoje życie na chwilę obecną, to tylko i wyłącznie twoja wina. I dopóki tego nie zrozumiesz, dopóki nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje życie na swoje własne barki, to ono nigdy nie będzie wyglądało tak, jak ty byś chciał, aby ono wyglądało. Bo za każdym razem, jak ci coś nie wyjdzie, ty zamiast analizować, co zrobiłeś źle i jak to możesz poprawić, będziesz zwalał winę za to na kogoś innego i na jakieś inne zewnętrzne rzeczy, na które nie masz kompletnie żadnego wpływu. To jest zachowanie właśnie takiej typowej pizdy. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie szuka kozła ofiarnego. Zawsze bierze odpowiedzialność za wszystko na swoje własne barki. Nawet jeśli to nie była jego wina, on i tak bierze odpowiedzialność na swoje własne barki i szuka rozwiązania dla każdego problemu, który znajduje się w jego życiu. A więc dorośnij w końcu i weź odpowiedzialność na swoje własne barki za swoje czyny. Nie jesteś już dzieckiem, chłopie. Numer 2. Bądź zdyscyplinowany w każdej sferze życiowej. Jest takie przysłowie, które mówi, że jak robisz jedną rzecz, tak robisz wszystko. I jestem w stanie potwierdzić ci z praktyki, że jest to w 100% prawda. Kiedy zaczynam sobie odpuszczać i staję się leniwy w takich aspektach życiowych, jak na przykład sprzątanie, to później zauważam, że to przenosi się na moją etykę pracy. I bardzo często jest tak, że potem w mojej pracy znajdują się jakieś niedociągnięcia, tylko i wyłącznie dlatego, bo ja w przeszłości byłem zbyt leniwy, aby dokonać tą pracę w odpowiedni sposób. A więc nie popełnij tego samego błędu, który ja kiedyś popełniłem. I staraj się być zdyscyplinowany dosłownie w każdej sferze życiowej. Ja wiem, że bardzo łatwo jest odpuszczać w takich codziennych aktywnościach, jak na przykład właśnie sprzątanie. Aczkolwiek zaufaj mi, że to potem przeniesie się na te inne aktywności, które dla ciebie rzeczywiście mają znaczenie. Dlatego upewnij się, że jeśli coś robisz to solidnie. Wszystko, niezależnie od tego, jak ważna może być ta aktywność. A zaufaj mi, że wtedy dużo łatwiej będzie ci się również zdyscyplinować do robienia tych ciężkich rzeczy. I przede wszystkim uświadom również sobie, że od twojej umiejętności samodyscypliny nie zależy tylko i wyłącznie twoja przyszłość, ale i również przyszłość twoich bliskich. Bo jeśli nie zdyscyplinujesz się do tego, aby na przykład właśnie zacząć swój własny biznes i stać się solidnym finansowo, to nigdy nie będziesz w stanie wesprzeć swojej rodziny pod kątem finansowym. Nigdy nie będziesz w stanie pomóc im przejść na emeryturę. Oni będą musieli pracować do końca swojego życia w pracy, której nienawidzą, tylko i wyłącznie dlatego, bo ty byłeś zbyt leniwy, aby o nich zadbać pod kątem finansowym. Tak samo twoja przyszła żona. Jeżeli nie zadbasz o to, aby stać się solidnym finansowo, kiedyś twoja przyszła żona będzie musiała chodzić do pracy, której będzie nienawidzić. Widzieć się z szefem, którego będzie nienawidzić, który może nawet będzie chciał ją poderwać i z nią flirtować. Tylko dlatego, bo ty byłeś zbyt słaby, aby ją uwolnić z tej niewolniczej pracy. A więc, jeśli zmagasz się z tym problemem, że brakuje ci dyscypliny i chciałbyś odmienić swoje życie na lepsze, chciałbyś odzyskać kontrolę nad swoim życiem, odmienić je na lepsze, również pod kątem finansowym, to w opisie zostawiam ci link do mojej prywatnej społeczności, gdzie ja i inni, którzy znajdują się w środku, będziemy w stanie ci z tym pomóc i rozwiązać twój problem. Także idź i sprawdź ją już teraz, link do niej zostawię ci w opisie. A więc, uświadom sobie to, że odpowiedzialność za twój brak dyscypliny nie leży tylko i wyłącznie na twoich barkach, ale na barkach wszystkich twoich bliskich. Bo jeśli jej nie opanujesz, to nigdy nie będziesz w stanie pomóc im stać się wolnymi ludźmi. Wyobraź sobie to uczucie, jakie byś poczuł, gdybyś powiedział swoim rodzicom, że już do końca życia nie muszą pracować. Wyobraź sobie ten uśmiech na ich twarzy, może nawet niedowierzanie. Wyobraź sobie tą radość twojej przyszłej żony, kiedy ona uświadomi sobie, że już nigdy nie będzie musiała pójść do tej pracy, której tak bardzo nienawidzi. I to wszystko dzięki tobie. Te scenariusze mogą stać się rzeczywistością, ale tylko i wyłącznie od ciebie zależy to, czy tak będzie, czy nie. A więc, jeśli rzeczywiście zależy ci na tym, aby odmienić swoje życie, to idź, sprawdź naszą prywatną społeczność, ponieważ jest to najlepsza rzecz, jaką do tej pory stworzyłem. I jestem w 100% przekonany, że będę w stanie ci pomóc z każdym twoim problemem. Numer 3.
Zadbaj o swoje zdrowie oraz fitness. Najlepszym sposobem na to, aby wyrobić sobie tą umiejętność samodyscypliny, to aby zadbać o swoje zdrowie oraz o swój fitness. Dzięki odpowiedniej diecie oraz regularnemu treningowi nie tylko poprawisz swoją atrakcyjność i swoją sylwetkę, ale przede wszystkim swoje zdrowie psychiczne, co jest kluczowym krokiem do tego, aby stać się bardziej zdyscyplinowaną osobą. Siłownia jest jedną z najlepszych rzeczy, które można zrobić, aby wyrobić sobie wytrwałość psychiczną oraz umiejętność dyscypliny. No bo jednak zauważ, żeby chodzić regularnie na siłownię, pocić się, przechodzić przez cały ten ból, trzeba mieć naprawdę dobrą psychikę i naprawdę solidną umiejętność dyscypliny. Dlatego właśnie tak istotnym krokiem jest tutaj, abyś przede wszystkim zadbał o swoje zdrowie, o swoją dietę i abyś zaczął regularnie trenować. Nie będę omawiał tego, jak jeść zdrowo i jak trenować, ponieważ na ten temat nagrałem ogrom filmików na moim kanale. Więc jeżeli Cię to ciekawi, to możesz iść i sobie je obczaić. A ja przechodzę dalej z tematem, bo nie będę marnował tutaj Twojego czasu. Aczkolwiek proszę Cię o to, abyś potraktował ten krok naprawdę poważnie, ponieważ Twoje ciało to świątynia dla Twojego umysłu oraz duszy. A więc, jeśli chcesz, aby te dwie rzeczy działały poprawnie, to musisz przestać truć swój organizm i zadbać o swoje zdrowie. Numer 4. Ułatw to sobie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Jeśli chcesz zdyscyplinować się do robienia jakiegoś nowego nawyku, to ułatw go sobie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dobrym przykładem jest to, jak ja na przykład przygotowywuję sobie całe swoje stanowisko do pracy dzień wcześniej. Ja już dzień wcześniej przygotowywuję sobie całe moje stanowisko do pracy. Przynoszę sobie wodę do biurka, planuję cały dzień wcześniej, przez co kiedy budzę się rano, ja mogę od razu iść do pracy i dobrze wiem, co mam zrobić, kiedy mam zrobić, przez co nie muszę myśleć o tym, co i kiedy i jak, po prostu siadam i pracuję. Ułatwiam sobie cały ten proces. A więc jeśli chcesz zacząć na przykład trenować, to dzień wcześniej zaplanuj sobie cały swój wypad na siłownię. Czyli na przykład wybierz, na jaką siłownię pójdziesz, o której godzinie pójdziesz, spakuj sobie torbę, przygotuj outfit na jutro, dzięki czemu znacząco ułatwisz sobie cały ten proces i dużo łatwiej będzie ci go po prostu wykonać. Dobrym sposobem również jest rozbicie sobie całego procesu na kawałki. Czyli powiedzmy, że na przykład właśnie nie chce ci się iść na tą siłownię. A więc co możesz zrobić, to zamiast patrzeć na cały ten proces, że ty musisz iść na siłownię, że ty musisz się ubrać, że to będziesz musiał się rozgrzać, robisz te wszystkie ćwiczenia, to skup się tylko i wyłącznie na najbliższym możliwym kroku. Czyli nie myśl o tym, że ty musisz iść na siłownię. Kompletnie o tym nie myśl. Ty skup się tylko i wyłącznie na tym, że teraz musisz ubrać buty. Jak ubierzesz buty, to zastanów się nad tym, czy dasz radę pójść w nich do samochodu. Jak dojdziesz do samochodu, to zastanów się nad tym, czy dasz radę nim dojechać na siłownię. No, najprawdopodobniej dasz radę, więc czemu miałbyś tego nie zrobić? I wiem, że może ci się to wydawać głupie, aczkolwiek zaufaj mi, że jest to naprawdę świetna metoda, którą ja wielokrotnie używałem. Na przykład, kiedy biegałem. Kiedy biegałem, ja jestem osobą, która po prostu nienawidzi biegać, więc kiedy biegałem, zamiast skupiać się na tym, ile drogi jest przede mną, ja ubierałem zawsze czapkę i skupiałem się tylko na najbliższych 5 metrach, przez co nawet nie wiedziałem kiedy, a cały proces przemijał od tak. Dlatego wiem, że może to wydawać się głupie, aczkolwiek zaufaj mi, że to działa. Numer 5. Opieraj się impulsom. Wielu ludzi ma ten problem, że nie potrafi oprzeć się swoim impulsom. Mają ochotę, aby zjeść ciastko, a więc je jedzą. Mają ochotę, aby wejść na Instagrama, a więc na niego wchodzą. Przez co ich życie wygląda tak, jak nie chcą, aby ono wygląda. Ponieważ zamiast kontrolować swoje życie, ich życiem kierują ich impulsy. I pierwszym krokiem do tego, aby tego dokonać, aby odzyskać tą kontrolę nad swoimi impulsami, to przede wszystkim musisz uświadomić sobie, że to, że masz ochotę coś zrobić, nie oznacza wcale tego, że ty musisz to zrobić. To, że ty masz ochotę wejść na TikToka, wcale nie oznacza tego, że ty musisz wejść na TikToka. To, że ty masz ochotę zjeść ciastko, wcale nie oznacza tego, że ty musisz zjeść ciastko. A więc, na następny raz, kiedy będziesz miał ochotę zrobić coś, co dobrze wiesz, że nie powinieneś robić, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i zastanów się nad tym, dlaczego w ogóle chcesz to zrobić i uświadom sobie, że ty wcale nie musisz tego robić. Nie walcz z tym uczuciem, po prostu je zignoruj i idź dalej przez życie. To, że ty masz ochotę coś zrobić, wcale nie oznacza tego, że ty musisz to zrobić. Na początku będzie ci ciężko i najprawdopodobniej wiele razy ci się nie uda. Aczkolwiek zaufaj mi, że z czasem, jeśli będziesz to praktykował, to wyrobisz sobie tą umiejętność do samokontroli. To po prostu wymaga praktyki. A jeśli chcesz poprawić sobie tą umiejętność samokontroli, to przede wszystkim zacznij medytować. Medytacja nie tylko poprawi twoje zdrowie psychiczne oraz radość z życia, ale przede wszystkim właśnie pomoże ci wyrobić sobie tą umiejętność do samodyscypliny i samokontroli. A więc tak jak mówiłem wcześniej, zacznij sobie od na przykład właśnie tych 3 minut medytacji dziennie, a potem co tydzień zwiększaj sobie o troszkę tą długość tych sesji, aż dojdziesz do takiego etapu, że będziesz z nich zadowolony. Taka idealna długość to jest około 20 minut dziennie, jeżeli cię to ciekawi. I pamiętaj, że najważniejsza tutaj jest regularność. Dlatego wybierz sobie na początku taką długość sesji, którą będziesz w stanie wykonywać codziennie. Numer 6.
zadbaj o swój sen. Wiem, że to trochę taka oczywista oczywistość, aczkolwiek zaufaj mi, kiedy ci powiem, że sen to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką możesz zrobić, aby poprawić sobie umiejętność do samodyscypliny. Ja osobiście zauważyłem, że kiedy mało śpię, to staję się naprawdę impulsywny i tracę znaczącą ilość mojej samokontroli. I bardzo często robię rzeczy, których nie powinienem robić. Czyli na przykład zjem coś, czego nie powinienem jeść. I ciężko również jest mi zdyscyplinować się do robienia rzeczy, które dobrze wiem, że powinienem robić. Na przykład na siłowni nie jestem w stanie zdyscyplinować się do tego, aby trenować tak ciężko, jak powinienem trenować. Dlatego zadbaj o swój sen, ponieważ zaufaj mi, to ma większy wpływ na twoją dyscyplinę oraz samokontrolę niż myślisz. A odnośnie tego, jak poprawić swój sen, nagrałem całkowicie osobny poradnik, więc nie będę marnował tutaj twojego czasu. Jeżeli chcesz go obejrzeć, to link do niego wyświetli ci się w prawym górnym rogu ekranu. A ja przechodzę dalej z filmem. Numer 7. Planuj wszystko, co robisz. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić, aby nie tylko podnieść swoją umiejętność do dyscypliny, ale i również zwiększyć swoją produktywność, to zacząć planować swój dzień wcześniej. Dzięki temu twój czas nie tylko będzie lepiej zorganizowany, ale i również dużo łatwiej będzie ci robić wszystkie te rzeczy, które powinieneś zrobić, ponieważ wtedy odgórnie wiesz, co i kiedy masz zrobić. Co sprawia, że twoje uczucia nie wchodzą tutaj za bardzo w grę. Ty dobrze wiesz, co i kiedy masz zrobić, więc po prostu siadasz i to robisz. Nie myślisz o tym za bardzo, co masz zrobić, kiedy masz zrobić, bo właśnie bardzo często jest tak, że kiedy nie mamy planu i wiemy, że mamy coś zrobić, to i tak odkładamy to cały czas na później i wybieramy coś, czego nie powinniśmy robić. A odnośnie tego, jak ja planuję swój dzień i jak wygląda moja codzienna rutyna, nagrałem również całkowicie osobny film, więc również nie będę tracił tutaj twojego czasu, tylko link do niego zostawię ci w opisie. Numer 8. Wyznacz sobie cele. Teraz powiem cytat, który powtarzam praktycznie non-stop w moich filmach, aczkolwiek powtarzam go nie bez powodu, bo jest to jedna z najistotniejszych rzeczy, jakie musisz wiedzieć i zrobić, jeżeli chcesz osiągnąć cokolwiek w swoim życiu. Jeśli chcesz coś osiągnąć, to najpierw musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Niby oczywista oczywistość, ale wciąż tylko 1% społeczeństwa wyznacza sobie cele. Większość ludzi dzisiaj idzie przez życie na autopilocie, nigdy za bardzo nie zastanawiając się nad tym, co robią i po co to robią. Bo widzisz, niezależnie od tego, czy ty wyznaczyłeś sobie jakieś cele, czy nie, ty i tak codziennie pracujesz na jakieś cele. Są to po prostu cele, które wyznaczyli ci inni. Dlatego naprawdę istotnym jest tutaj, abyś zatrzymał się na chwilę i zastanowił się nad tym, co ty tak naprawdę chcesz od życia. Co ty tak naprawdę chcesz osiągnąć. I jak ty chcesz, aby wyglądało twoje życie, jest to naprawdę istotny krok. Ponieważ w zależności od tego, jakie cele sobie wyznaczysz, tak właśnie będzie wyglądać twoje życie na co dzień. Ponieważ będziesz spędzał cały swój cenny czas na osiąganiu tych celów. I również, kiedy wyznaczysz sobie takie czyste i klarowne cele, to dużo łatwiej będzie ci się zdyscyplinować do tego, aby na nie pracować. Bo wtedy będziesz już wiedział dokładnie to, co chcesz osiągnąć, dzięki czemu twoja podświadomość będzie mogła w końcu poprowadzić cię do tego celu i będzie mogła zacząć pracować. Numer 9. Wdzięczność. Aby otrzymać więcej, najpierw musisz być wdzięczny za to, co już otrzymałeś. Bo dlaczego niby Bóg miałby ci dać więcej, kiedy ty nie jesteś wdzięczny za to, co On już ci dał? Poza tym wdzięczność znacząco poprawi twoje samopoczucie i radość z życia. A to z kolei sprawi, że będziesz czerpał dużo większą przyjemność ze swojej pracy. A to z kolei sprawi, że będzie ci dużo łatwiej się do niej po prostu zdyscyplinować. Wdzięczność to naprawdę potężna rzecz. Kiedy zaczniesz być wdzięczny za wszystkie rzeczy w swoim życiu, to zaczniesz przyciągać do siebie dużo więcej dobrych rzeczy. Zaufaj mi. A więc upewnij się, aby od dziś zacząć praktykować wdzięczność. Co rano, zanim usiądziesz do pracy, weź kartkę i napisz na niej 5 do 10 rzeczy, za które jesteś dzisiaj wdzięczny. A zaufaj mi, że cała reszta twojego dnia będzie dużo lepsza dzięki temu. Numer 10. Pozbądź się perfekcjonizmu. Wiele osób ma ten dziwny mindset, że oni zanim zaczną coś robić, muszą dosłownie wiedzieć wszystko na ten temat. Podczas gdy tak naprawdę to jest ich wymówka do tego, aby odkładać cały czas tą rzecz na później. Prawda jest taka, że ty nigdy nie będziesz wystarczająco dobry do tego, aby zacząć. Co musisz zrobić, to zacząć i uczyć się jednocześnie. Zacząć płynąć, a dopiero potem zacząć nakierowywać swój statek. Uświadom sobie, że dopóki ty nie zaczniesz działać, to niezależnie od tego, ile ty byś nie wiedział, ile ty byś nie miał wiedzy, ty wciąż będziesz w tym samym miejscu. A więc przestań być perfekcjonistą. Uświadom sobie, że popełnisz jeszcze ogrom błędów. I dobrze, bo dzięki temu będziesz w stanie się z nich uczyć i staniesz się dużo lepszą wersją samego siebie. Jeśli wprowadzisz każdą z tych porad do swojego życia, to zaufaj mi, że sukces jest dla ciebie gwarantowany. Aczkolwiek naprawdę istotnym również jest to, abyś wiedział, jak się zachować, kiedy osiągniesz sukces. Ponieważ bardzo wiele osób osiąga sukces, a potem traci wszystko to, na co tak ciężko pracowali. I popełniają największy błąd, jaki można wtedy popełnić. Odpuszczają. Osiągają wszystko to, co chcieli. Osiągają może tą sylwetkę, którą chcieli mieć. Zdobywają ten samochód, który chcieli mieć. Może nawet tą kobietę, którą chcieli. I
odpuszczają i stają się wygodni. Przez co nie pracują już tak ciężko jak kiedyś. Nie chodzą na siłownię tak często jak kiedyś. Nie wstają już tak wcześnie rano. Zapominają, co doprowadziło ich do tej sytuacji. I zapominają o tym, że nie ma czegoś takiego jak utrzymanie w tym wszechświecie. Wszechświat działa na zasadzie entropii. I żeby coś nie zaliczało regresu, trzeba cały czas wkładać w to energię, aby cały czas to się rozwijało. Bo jeśli zdecydujesz się spowolnić, to po czasie zauważysz, że zaczynasz cofać się do tyłu. Dlatego naprawdę istotnym jest, abyś w tej sytuacji pracował tak samo ciężko jak wcześniej, albo nawet i ciężej. Bo inaczej stracisz wszystko to, na co tak ciężko pracowałeś do tej pory. I wiem, ponieważ sam tego doświadczyłem w swoim życiu. Wielokrotnie miałem tak, że osiągałem jakieś cele w swoim życiu i odpuszczałem. Stawałem się wygodny, przez co zaczynałem się cofać. Moje zarobki nie rosły, moja sylwetka się pogarszała, mój kanał przestał się tak szybko rozwijać. I dopiero kiedy postanowiłem, że z powrotem przyszedł czas na to, aby ciężko pracować, tylko i wyłącznie wtedy byłem w stanie iść dalej do przodu. Dlatego pamiętaj o tym, aby nie dać się zwieść całemu temu materialistycznemu sukcesowi, który kiedyś osiągniesz. Bo zaufaj mi, że jeżeli wprowadzisz to wszystko do swojego życia, to kiedyś go osiągniesz. Dlatego nie daj się mu zwieść i nie stawaj się wygodny, ponieważ cofniesz się z powrotem do tego życia, od którego tak desperacko uciekałeś. Komfort po prostu cię zniszczy jako mężczyzna. Dlatego jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, że osiągnąłeś jakiś swój cel, ale zauważyłeś, że stałeś się wygodny, to zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę i zacznij zastanawiać się, dlaczego się tak stało, gdzie popełniłeś błąd, a następnie opracuj plan, jak się z tego wyciągnąć i wróć z powrotem do trybu ostrej, ciężkiej pracy. I to tyle. Mam nadzieję, że ci pomogłem. W opisie, tak jak wspominałem wcześniej, zostawiam ci link do mojej prywatnej społeczności, a więc jeśli chcesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć sukces, to idź i sprawdź ją już teraz, zwłaszcza, że cały czas jest na nią promocja. I co? Trzymaj się i życzę ci powodzenia.